Cześć, witam na kanale Format C. W dzisiejszym krótkim odcinku pokażę Wam, jak działa narzędzie wyszukiwania i zamieniania tekstu. Aby znaleźć wyraz w naszym dokumencie, wybieramy z paska narzędzi narzędzie Znajdź lub wciskamy kombinację klawiszy Ctrl-F. W zakładce Wyniki wpisujemy słowo, które chcemy wyszukać. Jak widać, znaleziono dwa wyniki, dwa wystąpienia takiego wyrazu oraz podano kontekst, w jakim to słowo występuje. Dzięki temu łatwiej namierzymy ten wynik, który rzeczywiście nas interesuje. Klikając na ten wynik, automatycznie zostaniemy przekierowani w odpowiedni fragment dokumentu. Aby zamienić wyraz, wybieramy z paska narzędzi narzędzie Zamień lub wciskamy kombinację klawiszy Ctrl-H. W polu Znajdź wpisujemy wyraz, który chcemy zamienić. Ja wpiszę wyraz Zapadła. A w polu Zamienia wybieramy wyraz docelowy, który ma zastąpić ten poprzedni. Ja wpiszę Na stałe. Mamy tutaj kilka opcji. Możemy zamienić najbliższe wystąpienie tego wyrazu lub zamienić wszystkie te wyrazy w obrębie całego dokumentu. Ja wybiorę tę drugą opcję i klikam OK. Klikamy Zamknij. Teraz sprawdzamy, czy ten poprzedni wyraz jeszcze występuje w naszym dokumencie. Jak widać, nie mamy wystąpień słowa Zapadła, ale mamy kilka wystąpień słowa Na stałe. To wszystko w dzisiejszym odcinku. Trzymajcie się, cześć.